Witam z boxnews.pl, Szymon Bońkowski. Witam. Jak oceniasz właśnie tą galę Arenę Berserkersów 5? Super wydarzenie. Myślę, że im więcej takich gal, tym lepiej dla rozwoju MMA. Dużo pojedynków zakończyło się przez decyzję, także to świadczy o poziomie rywalizacji, pojedynki dobrze dobrane, także myślę, że wszystko na plus. Co sądzisz o decyzji sędziowskiej z walki Mateusza Strzelczyka z Ireneuszem Żółkowskim? No bliska walka, ciężko tutaj o czymkolwiek mówić. No, ja sędziowałem tą walkę, ja akurat dałem zwycięstwo Strzelczyka. Inny sędzia dał zwycięstwo Żółkowskiego, a trzeci dał remis, także de facto wychodzi remis. No, no ciężko mi oceniać, ja widziałem to w ten sposób, pozostali sędziowie wiedzieli inaczej. Na pewno walka bliska, przy tych tak bliskich walkach ciężko jest mieć jakiekolwiek pretensje dla którejkolwiek ze stron. W maju będziesz organizował kolejną edycję gali Warmia Heroes. Co możesz właśnie już powiedzieć o rozpisce i o innych sprawach dotyczących gali? Rozpiskę już domykamy powoli, jeszcze nie chcę nic mówić. Na pewno walka wieczoru z udziałem Adriana Zielińskiego, będzie to walka o pas PMMA. Reszta pojedynków też już jest powoli dogrywana. Wkrótce zaczniemy to ogłaszać, także nie chcę zdradzać jeszcze wszystkiego. Jesteś trenerem m.in. właśnie Mameda Khalidowa. Czy jak oceniasz, ten zawodnik powinien iść do UFC? No ciężko mi jest tutaj oceniać. No wiadomo, że jako trener no to ambicje moje są też z tym związane, no ale to jest jakby kariera Mameda. Też wiadomo, że musi się kierować swoją przyszłością, przyszłością swojej rodziny. No i też te warunki finansowe są bardzo ważne i tak naprawdę ten profesjonalny sport na tym polega, żeby też się z tego utrzymywać. I tutaj ciężko mi w to ingerować. Ja tak samo jestem zadowolony z tego, że walczy w KSW, walczy z dobrymi przeciwnikami. Wiadomo, jakby zawalczył kiedyś w UFC, no to jako trener bym z tego się bardzo cieszył, ale jakoś mocno nad tym, nie wiem, nie ubolewam, czy mocno go nie namawiam, bo to jest jego życie, jego decyzja. Na mojowym KSW oprócz Mameda jeszcze zawalczy Aslan Beksaidów z Borysem Mańkowskim. Czy coś zmienicie właśnie względem przygotowań Aslana do pojedynku z Borysem? Na pewno, no, trzeba wyciągnąć wnioski z tamtej walki. Wiemy, jak Borys się mniej więcej zachowywał, Borys wie, jak Aslan się zachowywał. Teraz będzie trzeba jakoś to rozegrać w głowach, zobaczymy, kto go przechytrzy z planem. Jeszcze ostatnie pytanie. Twoja zawodniczka Joanna Jędrzejczyk zasili Invicta FC. Właśnie, jak oceniasz to posunięcie? No, czekaliśmy na to dosyć długo. Asia już ma 4 walki wygrane, 0 porażek. Myślę, że jest gotowa na rywalizowanie z najlepszymi dziewczynami na świecie. Invicta jest największą kobiecą organizacją MMA. Akurat UFC obecnie nie robi kategorii 57 kg, także czekamy na stworzenie tej kategorii w UFC. No, a póki co Invicta jest dobrym rozwiązaniem dla niej. Dobrze, z mojej strony to wszystko. Jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest ta chwila. Pozdrawiam wszystkich, wszystkie osoby z klubu Arachion, wszystkich zawodników, przyjaciół, rodzinę, osoby, które nas wspierają na co dzień, wszystkie firmy. Tych osób jest bardzo dużo, także ciężko je teraz wymienić. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.